polityk PiS. Na tej ustawie bardzo zależało Kaczyńskiemu. Jarosław Sellin, trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Chciałbym, żeby koalicja trwała. Trudno sobie wyobrazić w tym układzie parlamentarnym, który wyłonił się niecały rok temu, inną koalicję efektywnie zarządzającą Polską, mówi interi.pl wiceminister kultury i poseł PiS Jarosław Sellin. Jednocześnie trzeba też znać swoje miejsce w szeregu, wskazuje posłom Solidarnej Polski. Łukasz Szpyrka, interia.pl. Zbigniew Ziobro rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim, by nie wypaść z koalicji rządzącej. Jaka dziś jest jego pozycja negocjacyjna? Jarosław Sellin, współpracowaliśmy razem 5 lat. Jego pozycja negocjacyjna jest taka, kontynuujmy współpracę, bo ona była dobra. Zrobiliśmy wspólnie najlepszy wynik wyborczy w historii naszej 30-letniej demokracji, więc warto to kontynuować. Jednocześnie trzeba też znać swoje miejsce w szeregu. Umieć określić swój potencjał względem potencjału ugrupowania dominującego. Z czego wziął się ten kryzys? Po raz pierwszy od 5 lat, w istotnych sprawach, nie mówimy jednym głosem. A na jednej z tych dwóch ustaw bardzo zależało Jarosławowi Kaczyńskiemu i trzeba było to uszanować. On jest liderem, który doprowadził do zjednoczenia prawicy i 7 zwycięstw wyborczych z rzędu. Od ćwierć wieku mówił o tym, że zależy mu na ustawie o dobrostanie zwierząt i lepszej ich ochronie. Każdy, kto go zna, powinien to uszanować. Lider też ma swoje polityczne marzenia i zasługuje na to, żeby mu pomóc w ich realizacji, a nie stawać okoniem. W drugiej ustawie, związanej z działaniem w sytuacji pandemicznej, również był opór, zupełnie dla nas niezrozumiały. Jeśli w dwóch takich sprawach następuje opór, to zerwanie koalicji nastąpiło przez tych, którzy zdecydowali, że będą głosowali inaczej niż cały klub. A to rzecz, która zdarzyła się pierwszy raz od 5 lat. Mówi pan o zerwanej koalicji, ale poza takimi wypowiedziami nic za tym nie idzie. Formalnie jesteśmy w koalicji, bo przecież mamy rząd, ministrów. Faktycznie i praktycznie jednak można powiedzieć, że koalicja została zerwana przez tych, którzy głosowali wbrew dyscyplinie klubowej. Przypominam, że tworzymy jeden klub, a nie trzy, nazywa się Prawo i Sprawiedliwość, nie inaczej. Kłopotem jest lojalność. W tym konkretnym przypadku kłopotem jest lojalność. Natomiast nie generalnie, bo ci politycy deklarują, że są oddani liderowi. Trudniej teraz będzie usiąść do negocjacyjnego stołu w sprawie nowej umowy koalicyjnej? Negocjacji teraz nie ma. Zgodnie z tym, co Jarosław Gowin mówił 2 dni temu, z jego partią wszystko było ustalone w 100% i w 90%. Z partią Zbigniewa Ziobry. Byliśmy blisko, ale te wydarzenia piątkowe doprowadziły do zerwania tych negocjacji i ich teraz nie ma. Z jakiego poziomu wystartują nowe negocjacje w sprawie umowy koalicyjnej? Wszystko zaczyna się od początku. Na pewno do tamtych ustaleń można wrócić, ale w międzyczasie coś się wydarzyło, pojawiły się jakieś sondaże, które pokazały, kto jaki ma potencjał. Warto, żeby nasi mniejsi koalicjanci też brali to pod uwagę. Jaka jest przyszłość tej koalicji? Chciałbym, żeby trwała. Trudno sobie wyobrazić w tym układzie parlamentarnym, który wyłonił się niecały rok temu, inną koalicję efektywnie zarządzającą Polską i wyprowadzającą ją z kryzysu gospodarczego, który nie z naszej winy nas dopadł. To najważniejsze zadanie przed naszymi politykami, a nie kłótnie, jaką kto ma pozycję. Wyborcy, z najlepszym poparciem w najnowszej historii, dali nam ten mandat i powinniśmy realizować go w tym układzie. Naprawdę, z tą dziwną, rozproszoną, niepozbieraną opozycją, trudno wyobrazić sobie inny układ koalicyjny. Powiedział pan, chciałbym, żeby koalicja trwała, to myślenie życzeniowe, czy tak podpowiada panu polityczne przeczucie? Po prostu chciałbym i wierzę, że do tego dojdzie. Bo to najważniejsze dla Polski, a nie to, która partia ma ważniejszą pozycję. Rozmawiał Łukasz Szpyrka.